Dzień dobry, bardzo mi miło, będę miała przyjemność rozmawiać z panem Jackiem Raginisem Kulikiewiczem, reżyserem i autorem scenariusza do spektaklu Dzień Gniewu. Panie Jacku, ja tę rozmowę podzieliłam na trzy takie części. Nie wiem, czy o wszystko zdążę zapytać, to oczywiście będzie zależało od tego, w jaką stronę nasza rozmowa pójdzie i jak długie będą Pana odpowiedzi. Pierwsza część dotyczy pierwowzoru literackiego i relacji pomiędzy sztuką Brandstettera a Pana spektaklem. Druga część, którą zatytułowałam Wymiary dzieła, bo jest to taki bardzo głęboki tekst i w konsekwencji bardzo głęboki spektakl teatru, telewizji na temat ludzkiej kondycji w gruncie rzeczy. I tematów, wątków jest tam tyle, że starałam się po prostu coś z tego ogromu wybrać. I trzecia część dotycząca formy. Więc zacznijmy może, jeśli pan pozwoli, od tego pierwowzoru literackiego. To jest sztuka Brandstettera, która została napisana w 1962 roku. Dzisiaj chyba zupełnie zapomniana, dzięki panu trochę przywrócona, myślę, pamięci widzów i czytelników. Nie grana właściwie w PRL-u, grana jedynie w amatorskich teatrach, natomiast nie grana na deskach teatru. Zdaje się, że premiera teatralna była w roku 1988 dopiero, więc w samej końcówce PRL-u. Sztuka dość zamierzchła z dzisiejszej perspektywy przeszłości. Co pana zafascynowało w tym dramacie sprzed lat? Czy jego problematyka, ale też sposób jej ujęcia są pana zdaniem, w jakim stopniu są dla pana aktualne? Ja wszystkich państwa witam panią. Ja muszę powiedzieć, że ja z wykształcenia jestem historykiem. Skończyłem studia historyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i zajmowałem się, najbardziej mnie interesowała historia współczesna, też totalitaryzmy. Interesował mnie zawsze stosunki polsko-żydowskie. No i generalnie taki styk między jednostką a systemem totalitarnym albo pokusą totalitaryzmu. I muszę powiedzieć, że tak się akurat złożyło, że ja zadebiutowałem mniej więcej 10 lat temu w Scenie Faktu Teatru Telewizji takim spektaklem, który opowiadał o takich dość tajemniczych okolicznościach śmierci Marcelego Nowotki. Potem po iluś tam latach wróciłem do Teatru Telewizji, żeby wyreżyserować spektakl, który miał reżyserować mój tata, Grzegorz Królikiewicz, Inspekcja. I ten spektakl Inspekcja został nagrodzony na kilku festiwalach. I w związku z tym do mnie zaczęły trafiać różnego rodzaju propozycje, sugestie. Ja też pytałem kolegów czy producentów, redaktorów z teatru, telewizji, czy mieliby jakąś propozycję ciekawą. No i rzeczywiście po kolejnej rozmowie ktoś powiedział mi: słuchaj, no Roman Brandstetter, którego ja zresztą kojarzyłem niemal wyłącznie z takiej jego wielkiej powieści Jezus z Nazaretu. W ogóle nie miałem pojęcia o tym, że Roman Brandstetter pisze dramaty, ale wskazano mi właśnie Dzień Gniewu, który właśnie mieści się w tej tematyce, w której byłem już osadzony, to znaczy w tematyce wojny, w tematyce też dramatu historycznego. I w tych wszystkich zainteresowaniach, które wcześniej już jakby penetrowałem też jako reżyser, to znaczy jakby jednostka wobec wyboru moralnego, czasami w sytuacji, kiedy jakby nie ma tego wyboru idealnego, takiego najkorzystniejszego, najbezpieczniejszego, no i gdzie mamy też do czynienia z pewnego rodzaju pokusą, kuszeniem, antagonistą, który właśnie próbuje
wpłynąć na naszego bohatera, no i w pewnym sensie go złamać, zmienić jego tożsamość. I to wszystko ja znalazłem w Dniu Gniewu. Więc można powiedzieć, że to jakby idealnie utrafiło w moje dotychczasowe doświadczenia, więc przeczytałem, ja właściwie przeczytałem chyba ten dramat w ciągu jednego wieczoru, już następnego dnia pisałem projekt adaptacji. Tak, ja muszę powiedzieć, że ja też pod wpływem pana spektaklu po raz pierwszy sięgnęłam po ten dramat i do tej pory robi naprawdę kolosalne wrażenie po tych 60 prawie latach od momentu, kiedy został napisany. W swoim spektaklu dokonał pan pewnych zmian. No, część z nich to zmiany oczywiste, no bo przypuszczam, że wystawienie pełnej wersji spektaklu to sprawiłoby, że ten spektakl trwałby kilka godzin. Więc są to takie skróty, które są oczywiste i wynikają też z innych potrzeb dramaturgicznych medium, jakim jest telewizja. Natomiast są w tym przedstawieniu oczywiście takie zmiany, które wpływają na odbiór tego tekstu i które w jakiś sposób modulują sens sztuki. I właśnie o tę modulację chciałam zapytać. To znaczy oczywiście mam na myśli scenę początkową, w której odczytywane jest zarządzenie Hansa Franka z 1941 roku. No i tą kluczową scenę końcową, którą określił pan jako epilog, tak? Bo to są te takie najpoważniejsze zmiany. Chociaż ja mam też poczucie, że jest w tym spektaklu pewna ilość takich drobnych zmian, które też modulują sens tego tekstu wyjściowego. Myślę na przykład o pewnej indywidualizacji chóru, której w sztuce zapisanej nie ma, a które pojawia się w pana wersji spektaklu. Czy mógłby pan powiedzieć, jaki był zamysł tych zmian? Znaczy, może zacznę od pierwszej sceny. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, ja taki zresztą miałem też pewnego rodzaju kontrakt z teatrem telewizji, że ja branż tetera nie będę traktował swobodnie. Zresztą nie miałem takiego zamiaru. Uważam, że to jest tak dobry tekst, że nie trzeba tu go poprawiać w żaden sposób. Jednym słowem, to wszystko, co się wydarza między prologiem a epilogiem, to jest branż teter sensu stricte. Notabene jest kilka wersji tego dramatu, więc mogliśmy konfrontować te niuanse, jeśli chodzi o zmiany w dialogu. One są nieduże, ale czasami miały znaczenie w rozmowach z aktorami, jakiego sformułowania użyć, więc to jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest właśnie ten prolog. Ja miałem takie wrażenie, że właściwie na poziomie takiego przekazu wizualnego, tego, co się jakby wydarza w sytuacji, a nie tylko w słowie, to my dość długo musielibyśmy czekać u branż tetera na to, żeby została zdefiniowana stawka. A to jest jakby takie podstawowe narzędzie dramaturgiczne. No dzisiaj to jest oczywiste, że żebyśmy mieli komunikację z widzem i żeby widz wiedział, komu kibicować, to on po prostu musi wiedzieć, co nasz bohater może zyskać, a co może stracić. I ja myślę, że też, ponieważ mam też dzieci, które chodzą do szkoły, do liceum, do szkoły podstawowej, mam też wgląd w to, jak bardzo to są czasy odległe i że właściwie ten spektakl wymagał pewnego rodzaju wstępu, który pokaże tym odbiorcom, w jakiej sytuacji byli ci bohaterowie, których branż teter nam przedstawia, bo w 1962 roku to było 17 lat od zakończenia II wojny światowej. Wszyscy dokładnie wiedzieli,
byli, żyli naoczni świadkowie. Te, zresztą też w PRL-u no, grało się tą kartą wojenną, prawda? Ta historia była pewnym elementem też propagandowym, więc generalnie wszyscy dokładnie wiedzieli, w jakich okolicznościach znaleźli się ci mnisi i też wiedzieli, w jakiej sytuacji zagrożenia znajduje się ów Emanuel Blat, który uciekł z getta. Więc ja po prostu sięgnąłem po autentyczny tekst, to znaczy rozkaz Hansa Franka, który zresztą został wydany tam w październiku 1941 roku. No i po prostu go zacytowałem, można powiedzieć, wykrzyczałem nie przez megafon, tylko ten rozkaz jakby deklamuje, proklamuje nasz bohater, nasz no właśnie antagonista. I to od razu dało mi też taką sposobność do tego, żeby pokazać któregoś z bohaterów, czy antybohatera w tym momencie, jakby w akcji, żeby pokazać tak naprawdę go, pokazać całe jego możliwości. Więc to był taki zabieg dramaturgiczny, który no, miał potem pomóc widzowi oglądać ten spektakl w napięciu i z zainteresowaniem. To jest jakby taka pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście Brandstetter opatrzył swój dramat taką dedykacją, że on dedykuje to tym wszystkim Polakom, którzy zginęli z rąk kainowych oprawców, broniąc życia właśnie bezbronnych, osób bezbronnych, broniąc Żydów konkretnie. I trochę u Brandstettera ten dramat kończy się, można powiedzieć, pewnego rodzaju happy endem, to znaczy, że Born nawrócił się w jakiś nadprzyrodzony sposób, dokonała się w nim przemiana, no i że mnisi wspólnie z Żydem wspólnie wyśpiewują Amen. I ja miałem głęboki dysonans taki, jeśli chodzi o tą historię. Zresztą wcześniej miałem okazję rozmawiać z pewnym poetą, eseistą, który powiedział, że dla niego właśnie cała historia i Żyd, na pewno Żydów, ale i w dużej mierze też Polaków, to było doświadczenie jednak, że w sytuacji ryzyka przychodziła śmierć. I ja nie chciałem, można powiedzieć, robić kolejnego filmu o sympatycznym naziście, który dokonał przemiany, bo takich ludzi po prostu było bardzo mało. I myślę, że wystarczy już nam Pianista i wystarczy nam Lista Schindlera. Zresztą fantastyczne filmy. Pomyślałem, że trzeba być po prostu zdecydowanie bliżej rzeczywistości. I to jest jakby druga sprawa, dlaczego ja opatrzyłem ten... Znaczy jakby tu się odezwał we mnie historyk, tak to nazwijmy. Absolwent historii. No i wreszcie trzecia kwestia to jest taka, że myślę, że od 1962 roku zasadniczo zmieniły się jakby relacje polsko-żydowskie i zmieniła się jakby optyka, takie patrzenie na dialog chrześcijańsko-żydowski. Myślę, że za sprawą Karola Wojtyły, a potem Jana Pawła II, który no, tak publicznie przyznawał się do swojej przyjaźni ze swoim przyjacielem, o ile dobrze pamiętam, Jerzym Langerem, ale może mylę nazwisko. W każdym razie i ja mam wrażenie, że z pojawieniem się Wojtyły pojawiła się taka optyka, że dla nas, dla chrześcijan nie jest priorytetem
nawrócenie Żydów dla katolików, dla tych, którzy ewangelizują, tylko jest pewnym priorytetem, żeby jakby umożliwić właśnie starszym braciom w wierze trwanie w tej tożsamości religijnej, czy etnicznej, religijnej, jakby pełne poszanowanie dla tej też odrębności, dla tej tradycji. I to ja myślę, to że chyba, to jest... Przepraszam, że wejdę w słowo, bo to chyba bardziej wybrzmiewa w Pana przedstawieniu niż w samej sztuce Brunsztetera, właśnie ten Dokładnie, temat. dokładnie, tylko Chociażby że... w tej scenie, kiedy włącza się blat w śpiew chóru ojców i zaczyna śpiewać Szma Izrael, prawda? I to jest jakby, kontynuuje pieśń, którą oni śpiewają, z pieśń chrześcijańską. Znaczy, de facto u Brunsztetera to Szema Izrael jest, tylko ono się kończy wspólnym Amen. Tak. I ja w ogóle mam takie wrażenie, że Brunsztetter, który wyszedł z tradycji żydowskiej, był z pochodzenia Żydem, potem on miał doświadczenie konwersji i był katolikiem, stał się katolikiem. W tym spektaklu Dzień Gniewu raz po raz pojawia się jednak taka intencja autora, że w sumie najlepszym rozwiązaniem dla Emanuela Blata byłoby to, gdyby on przyjął katolicki punkt widzenia. Ja myślę, że to jest jakby, można powiedzieć, że Brunsztetter chciał dać Żydom to, co jakby uznał, co jest najlepsze. Ale myślę, że dzisiaj byłoby to, ja myślę, że dzisiaj ten dialog jest w zupełnie innym miejscu i że dzisiaj warto było ten tekst Brunsztettera odczytać na nowo i w tym znaczeniu dokonać reinterpretacji, to znaczy, żeby ta propozycja konwersji, żeby ona została wycieniowana, żeby ona nie była, tak bym powiedział, nachalna. Bo ja miałem takie poczucie, że gdybym ja jakby dał, mówił od początku do końca tekstem Brunsztettera, to znaczy nie dokonał pewnej selekcji i reinterpretacji, no to mielibyśmy taki spektakl, który trudno by było obejrzeć religijnym Żydom. Tak, bo tam pojawia się rzeczywiście taki wątek, szczególnie w sztuce Brunsztettera, w rozmowach między przeorem a Blatem, prawda? Kiedy przeor trafia po prostu na to puste miejsce po Bogu, od którego odżegnuje się w pewnym momencie Blat, jakby próbuje mu w to miejsce zaoferować Chrystusa. Prawda? Tutaj ten wątek został u Pana wycieniowane, ale ja chciałam zapytać jeszcze, ponieważ Pan przywołał dwa tytuły filmów, które dotyczyły zagłady, no, były to filmy w mniejszym lub większym stopniu koprodukowane przez Polaków, ale ten temat w ogóle zagłady jest w polskim kinie bardzo mocno obecny, to chyba po amerykańskiej kinematografii najmocniej i w filmie fabularnym i w dokumentalnym. I takie ujęcie, jakie pojawia się u Brunsztettera i do pewnego stopnia u Pana, chociaż właśnie zniuansowane, czyli postrzeganie jakby zagłady w kontekście takim chrystianizującym do pewnego stopnia, ten wątek pojawia się też w polskiej kinematografii. No myślę tutaj oczywiście na przykład o filmach Wajdy, jak Wielki Tydzień czy Samson. Czy jak Pan widzi miejsce swojego przedstawienia, czy też filmu, o tym jeszcze za chwilę będziemy rozmawiać, w tym długim ciągu historii tego wątku w ogóle w polskim kinie? Ja mogę powiedzieć, że na pewno nie stawiam się na tak wysokiej półce. To znaczy, natomiast oczywiście ten kontekst ja doskonale znam, ja zresztą jeszcze jako student oglądałem i dyskutowałem na temat filmu Shoah Lanzmanna. Znam jakby te koleje losu tego bolesnego zresztą dialogu polsko-żydowskiego na temat właśnie odpowiedzialności za zagładę. Myślę, że
że między innymi dlatego sięgnąłem po ten podzień gniewu, bo znaczy on pokazuje, że oczywiście tą główną ofiarą, tym człowiekiem, który w największym stopniu jest zagrożony, który jest skazany na eksterminację, to jest Emmanuel Blatt. I w tym znaczeniu jakby, no można powiedzieć, tu proporcje są oddane, prawda? Zresztą też Emmanuel Blatt doświadcza, jakby relacjonuje najgłębszą traumę, w której uczestniczy. Z drugiej strony ja chciałem pokazać to, że jeśli znaleźli się Polacy, którzy zdobyli się na bohaterski gest, ostatnio zresztą mówi się bardzo dużo, że nie możemy ludzi zmuszać do heroizmu, że nie wolno kobiet zmuszać do heroizmu, ale myślę, że też mężczyzn w pewnych okolicznościach. Ja myślę, że w sytuacji wojny my oczekujemy od Polaków postawy heroicznej, a nie postawy, która pozwala jakby zachować święty spokój. Tylko że ja spotkałem się z wieloma relacjami, że ci ludzie, którzy zdecydowali się na ten heroiczny wybór, oni w gruncie rzeczy byli przerażeni. Znaczy, oni mieli w sobie pewien imperatyw, żeby pomagać, ale równocześnie nie było w tym nic z automatyzmu. To był wybór podejmowany każdego dnia i każdego dnia ci ludzie borykali się z dylematem, a również spotykali się oczywiście z zagrożeniem, to znaczy zagrożeniem tych, którzy postanowili taką sytuację w sposób bezwzględny wykorzystać. No i tutaj taką osobą jest Julia Chomin, kochanka Borna, Polka. I oczywiście można zarzucić Brandstetterowi, że uczynił tą, że ta Polka to jest kobieta lekkiego prowadzenia, jakby, że to nie jest przyzwoita Polka. Natomiast myślę, że to dla nas jest też bardzo ważne, żeby sobie przypominać, że nie tylko ci heroiczni mnisi, ale również w tej naszej historii jest Julia Chomin. Więc jak ja się plasuję? No wie pani, ja troszeczkę plasuję się jak mrówka u stóp słonia. No. Nie, mam nadzieję, że zmierzam jakąś swoim takim malutkim szlakiem i że nie zostanę zdeptany przez gigantów, na których zresztą patrzę z wielką atencją i trochę chciałbym być takim może trochę większą mrówką albo takim malutkim słoniem, ale co, to wie pani, to trudno. Trudno dziś ocenić. Ja myślę, że to jest po prostu temat, do którego warto wracać. To jest też temat, który daje jakieś gigantyczne wyzwanie stanowi wobec każdego, kto się za niego bierze. No właśnie, bo on, ten temat i w przypadku pana spektaklu ta sztuka też otwiera nie tylko na historię, bo to jest dosyć oczywiste i czytelne natychmiast, ale też właśnie na takie wymiary, powiedziałam, egzystencjalne. I w tym też tkwi pewna jej aktualność, że my możemy o niej mówić nie tylko w kontekście tego, co działo się w trakcie II wojny światowej, ale również w kontekście no, współczesnym w każdym czasie właściwie. I ja postrzegam jakby to przedstawienie, a wcześniej również ten tekst Brandstettera, jako taką opowieść o duchowej przemianie. Przy czym to w kontekście współczesnym też jest bardzo ciekawy wątek, duchowej przemianie związanej, którą inicjuje spotkanie z kimś innym, obcym, pisanym wielką literą. Tym innym obcym jest oczywiście Blatt i właściwie każda z postaci, tych głównych postaci pana przedstawienia, Blatt, Born, ale też Przeor, do pewnego stopnia
jakiejś przemianie mniejszej lub większej ulega, albo ta przemiana jest, się w nim zaczyna, ale zostaje gwałtownie powstrzymana. To oczywiście ten ostatni przypadek, o którym myślę, to jest przypadek Borna, kiedy mamy w pewnym momencie wrażenie, że rzeczywiście w nim coś może pęknie, kiedy przysłuchuje się śpiewom braci, kiedy te śpiewy jakby dźwięczą w jego uszach, tak, to zostaje w takiej dynamicznej scenie u pana zobrazowane. I mamy pewną nadzieję, taką jaką wnosi, zresztą, nosi w sobie zresztą w pewnych momentach przeor, mówiąc o tym, że on myślał, rozmawiając z nim momentami, że jest szansa dla tego człowieka, a za chwilę się przekonywał, że nie, że on jednak próbuje zdeptać w sobie resztki sumienia. I on się zatrzymuje na granicy tej przemiany u pana. W Blacie ta przemiana się dokonuje i dokonuje się też w pewnym sensie, i to jest też ciekawy wątek, w przeorze, ponieważ on w moim takim widzeniu staje przed tym kluczowym dylematem, czy popełnić samobójstwo na duszy, jak mówi, czyli wydać Żyda, czy pójść drogą Chrystusa i męki pańskiej i nie wydawać Blata. I on stawiając, przymuszony właściwie w pewnym sensie poprzez właśnie obecność Blata do stanięcia przed tym dylematem, wychodzi z tej izolacji, którą próbuje sobie zbudować, bo mamy takie wrażenie i też wydaje mi się, że te ujęcia takie z zewnątrz, które pan zrealizował w tym przedstawieniu, pokazują, że ten klasztor jest jakimś miejscem osobnym. On jest troszkę oddalony od tego miasta, trochę oni sobie żyją oczywiście w pewnym lęku i ze świadomością tego, co się dzieje w mieście, ale jednak gdzieś troszkę izolowani od tego zewnętrznego świata, a tu nagle muszą się z nim skonfrontować. Jak pan widzi tę przemianę tych bohaterów i na co pan w swojej adaptacji tego przedstawienia kładł największy nacisk? To też jest jakby kwestia, jakby też można powiedzieć, wadzenia się z autorem, bo w przypadku przeora sztuka zaczyna się w oryginale od takiego właśnie hymnu śpiewanego przez braci, którzy w pewnym sensie chcą zamknąć oczy na ten terror, na ten koszmar, który ich otacza, i no, można powiedzieć, oddać się kwietyzmowi, takiej postawie, właśnie my się tu modlimy za ten grzeszny świat, ale sami jakby, no właśnie, nasza chata z kraja. Tak? I wtedy przeor w oryginalnym tekście odpowiada: nie, my nie możemy zamykać oczu. Nie możemy zamykać oczu. Ja miałem takie poczucie, że to się wydarza za wcześnie, że trzeba przeorowi dać czas na to, żeby on był jak najdłużej z tymi swoimi braćmi, którzy są pełni wątpliwości, że karawana musi iść w tempie najwolniejszego wielbłąda, tak to nazwijmy. Tutaj takim najsłabszym ogniwem jest ojciec Zbigniew, zresztą zagrany bardzo, uważam, znakomicie przez mojego przyjaciela Zbyszka Moskala. Mi zależało na tym, żeby był przynajmniej jeden taki mnich, który w ogóle do całej tej sytuacji podchodzi troszeczkę nie mając świadomości ciężaru tego dylematu, prawda? On się ogląda za Julią Homin, on trochę podsłuchuje, on trochę jest taki, no jakby nie do końca do niego dociera ta groza tej sytuacji, a potem też, no kiedy pojawia się Emanuel Blat, no to duża część tych mnichów, no po prostu reaguje lękiem i odrazą, to znaczy jak zawsze, kiedy naprzeciwko nas staje człowiek, który wygląda jak zombie, prawda? Jako ktoś, kto jest uosobieniem po prostu jakiejś totalnej degradacji, no to my w sposób naturalny robimy krok do tyłu. I ja wielokrotnie taki krok do tyłu miałem okazję zrobić w kontaktach właśnie z bezdomnymi,
z ludźmi, którym ropieją nogi, rany, wobec osób, kiedy po raz pierwszy jakby spotkałem twarzą w twarz osobę głęboko upośledzoną umysłowo, to ja mam to doświadczenie zrobienia kroku wstecz, prawda, takiego odruchowego przynajmniej. I potem dopiero w trakcie bycia razem, pewnej obecności, współobecności, jest szansa na to, żeby nawiązać tą relację. Więc myślę, że to... Natomiast jeżeli chodzi o Borna, no ja myślę, że w pewnym sensie ta jego przemiana mimo wszystko w ramach tego paradygmatu, który on wybrał, on jakby doszedł absolutnie do ściany, to znaczy on już właściwie nie mógł zrobić w ramach tego swojego amplua nic więcej, jak tylko darować temu Żydowi i tym mnichom życie, jakby i co więcej zastrzelił swoją kochankę, prawda? Więc i właściwie ta śmierć, która go spotyka, można powiedzieć, ona go ratuje przed taką sytuacją, w której on mógłby się wycofać z tego wyboru w obszar zbrodni. Czyli to jest jakby dla niego happy end. W pewnym sensie też dla mnichów też jest, bo tam raz po raz wraca taki temat męczeństwa i tego, co jest zresztą jakby przedmiotem szyderstwa ze strony Borna. On pyta Przeora, czy chcesz być męczennikiem, czy tu chcesz... I w pewnym sensie ja między innymi dlatego chciałem, żeby oni zginęli, bo po pierwsze tak po prostu się działo w czasie wojny, a po drugie, no to jest ta korona męczeństwa, o której w gruncie rzeczy każdy chrześcijanin poważnie traktujący swoją misję, no bierze pod uwagę i no w pewnym sensie traktuje to jako swoje ostateczne wyzwanie. Można powiedzieć, że najbardziej żal mi tu Emanuela Blata, którego bym chętnie wypuścił żywcem z tego klasztoru, ale też właśnie tu się odzywa ten historyk we mnie. No i ta świadomość, że z 3 czy ponad 3 milionów Żydów przeżyło zaledwie kilkadziesiąt tysięcy, ja myślę, że po prostu tutaj nie ma miejsca na happy endy. To, co pan powiedział o Bornie, to wydaje mi się ciekawe też w kontekście tego, jak sama o tej postaci pomyślałam, bo on doszedł do ściany. Wydaje mi się rzeczywiście, że śmierć jest dla niego jakimś ratunkiem ze względu na to, w jakiej znalazł się takiej sytuacji egzystencjalnej, tak? Bo oczywiście to jest zbrodniarz, człowiek okrutny zarówno u Brandstattera, jak i u pana, ale to jest też człowiek, który niesie w sobie jednak ten bagaż już nie wiary, ale wiedzy, która wynikała z edukacji jego w Rzymie i przyjaźni z Przeorem. I on ponosi jakby klęskę w tym sensie, że nie jest w stanie przeciwstawić się dekalogowi, który reprezentuje w taki bardzo ewidentny sposób Przeor. On zresztą sobie z tej swojej własnej klęski zdaje sprawę, bo w pewnym momencie on mówi o tym, że podziwia tą siłę wewnętrzną Przeora i mówi o tym, że wie, kim jest w godzinie zwycięstwa, ale nie wiem, kim jestem w godzinie klęski. To jest właśnie tak naprawdę ten moment, kiedy Przeor decyduje się i bracia wraz z nim decydują się zatrzymać u siebie Blata. To jest ten moment, kiedy to Born w rzeczywistości podnosi klęskę. Nie udaje mu się kupić, mówiąc brzydko, Przeora ani braci za to, co im oferuje. Oferuje im poczucie bezpieczeństwa, którego oni są w stanie się wyrzec. Ale chciałam jeszcze zapytać pana... Ja tu chcę powiedzieć, że tu jest jeszcze bardzo ważny, bo tu są tak naprawdę dwa archetypy ukryte w tej sztuce. Pierwsza rzecz, no, to jest oczywiście archetyp Abla i Kaina. A drugi archetyp to jest archetyp
z księgi Hioba, archetyp Hioba. Ja mam wrażenie, że Born właśnie, że tu mamy do czynienia z pewnego rodzaju zakładem, który Born czyni ze Stwórcą i on mówi Bogu, pokaż mi tego sprawiedliwego, którego będę mógł wypróbować. I próbuje tego przeora na różne sposoby. Także myślę, że ten kontekst biblijny dla Brandstettera był bardzo ważny. Tak, ja chciałam jeszcze zapytać Pana na koniec o kwestię formy, o którą tutaj troszeczkę zahaczyliśmy, mówiąc o tych ujęciach z na zewnątrz przez Pana zarejestrowanych. Używaliśmy właściwie oboje tak przemiennie określenia film, spektakl. Wiadomo, że spektakl teatru, telewizji to jest taka formuła, która jest bardzo specyficzna dla naszej tradycji, telewizyjnej. Gdzieś od końcówki lat 50. te spektakle powstają. One oczywiście się bardzo zmieniły. Czy widzi Pan ciągle jeszcze jakieś różnice pomiędzy filmem a spektaklem teatru, telewizji? Czy są jakieś ograniczenia, których nie ma w filmie, a są w spektaklu, bądź odwrotnie? I czy z tych ograniczeń może wyjść dla twórcy coś dobrego? Tak, ja myślę, że my w teatrze, telewizji, no, który generalnie w kategoriach powiedzmy amerykańskiego czy zachodniego filmu, no to jest absolutny low budget. To są dzieła robione poniżej 250 tysięcy dolarów. To w ogóle to są jakieś, to my robimy jakieś perełeczki od czasu do czasu za takie pieniądze, ale jest kilka takich dzieł na miarę no, światową, które można powiedzieć, że zostały zrealizowane w konwencji teatru telewizji, a są filmami par excellence. No, jest takim może najstarszym takim dziełem jest Lina Hitchcocka, The Rope, taki thriller rozgrywający się w jednym wnętrzu, nawet z ambicją, żeby wszystko opowiedzieć w jednym ujęciu. Jest oczywiście Dogville Larsa von Triera, którego zresztą uczył filmowego fachu Wojciech Marczewski. I można powiedzieć, że to, co zachwyciło, ten skrót teatralny zachwycił zachodnią publiczność, u nas to jest praktykowane od wielu, wielu lat. No i myślę, że takim, ja się śmieję, że w Polsce, gdyby ktoś z nas zrobił rzeź na modłę Polańskiego, to wszyscy by machnęli ręką i powiedzieli, kolejny teatr telewizji. Więc w moim zamyśle to jednak to był to, co ja chciałem zrobić, to miał być jednak film. To miał być dramat telewizyjny, ale film par excellence. Mam nadzieję, że mi się to udało, bo ten spektakl zresztą wygrywa na, może nie na największych festiwalach, na jakichś festiwalach zagranicznych właśnie w kategoriach non-fiction feature, czyli jako właśnie pełnometrażowy, fabularny utwór. Natomiast myślę, że w teatrze telewizji mamy też tą niezwykłą sposobność do tego, żeby używać metafory teatralnej i odejścia od takiej konwencji realistycznej, którą z kolei można by też na Zachodzie, jest taki wybitny film Titus Andronicus, zrobiony zresztą przez reżyserkę operową z Anthony Hopkinsem. No i to można powiedzieć, i to naprawdę jest film, w którym film i teatr się splata. Okazuje się, że u nas w telewizji ta możliwość odejścia od takiej realistycznej konwencji daje olbrzymie możliwości i ja tego doświadczyłem robiąc inspekcję.
Poprzedni mój spektakl, który rozgrywa się w obozie w Kozielsku oraz na Kremlu, my umieściliśmy w takiej wygaszonej już elektrociepłowni w Łodzi i gabinet Stalina urządziliśmy właśnie w dyspozytorni tej elektrowni. A łóżka jeńców wojennych, polskich jeńców, umieściliśmy właśnie w jakichś takich postindustrialnych przestrzeniach, gdzie jest mnóstwo złomu i tak dalej. I myślę, że dla widza kinowego to tego rodzaju konwencja byłaby pewnego rodzaju zaskoczeniem, może nawet byłaby nie do przyjęcia. A w teatrze telewizji okazuje się, że ona fantastycznie się sprawdza i widz to kupuje. Więc ja myślę, że taka koegzystencja teatru i filmu właśnie w teatrze telewizji, ona doskonale prosperuje. No i przede wszystkim to jest w ogóle wyjątkowa okazja, żeby w Polsce, żebyśmy my też inscenizowali klasykę światową. Więc ja myślę, że bardzo życzę teatrowi telewizji, żeby trwał. I zresztą teraz aktualna szefowa Teatru Telewizji Kalina Zelewska, ona w pewnym sensie chce wrócić do takiej tradycji, gdzie jest mniej filmu, a więcej takiego skrótu teatralnego, teatralnej metafory. Więc no, trzeba to też jasno powiedzieć. Telewizja Polska, która różnie jest oceniana z różnych powodów, naprawdę nie, myślę, że nigdzie w Polsce Dzień Gniewu nie mógłby być zrealizowany dzisiaj jako dzieło dość hermetyczne, gdzie jest też chorał gregoriański specjalnie skomponowany dla potrzeb tego spektaklu. Więc mam wrażenie, że to jest to jedyne miejsce, gdzie takie dzieło mogłoby powstać i że no, mam nadzieję, że ta tradycja i ten akurat, że ten wymiar telewizji publicznej również w tym spektaklu jest czytany. Tak, to znaczy to jest ciekawe właśnie w pana adaptacji Dnia Gniewu, że to się właściwie ogląda jak film, do którego jakby pewne elementy takiego języka teatru, telewizji zostały implementowane. To znaczy no właśnie ten chorał gregoriański, o którym pan mówi, sprawia, że udaje się przenieść to, co wydaje się nieadaptowalne właściwie na potrzeby filmowe w sztuce Brandsztettera. Przepraszam, czyli to bardzo długie partie chóru. One oczywiście w pana przedstawieniu są nieco krótsze niż w oryginale, ale i tak tego śpiewu właśnie jest w tym przedstawieniu sporo i one unoszą trochę to przedstawienie ponad taką realistyczną opowieść. Słowo odgrywa tutaj znaczącą rolę, a jednocześnie jest sporo takich znaczącą, tak jak w teatrze, natomiast jest sporo takich elementów bardzo filmowych, które też otwierają jednak tą adaptację. No, myślę o tych ujęciach, o których już wspominaliśmy, czyli tych wszystkich ujęciach z zewnątrz, ujęciach lasu, które też się są bardzo ciekawe, bo one się zmieniają. Zauważyłam, że w początkowych partiach jakby próbuje pan w tych ujęciach oddawać sytuację człowieka, który się próbuje schronić, ucieka po prostu z miasta, a potem to są już takie długie panoramy, jakby ten krajobraz był takim niemym świadkiem tych wydarzeń, które toczą się w mieście i toczą się później tych dramatycznych wydarzeń również w klasztorze. Chciałam tylko na koniec jeszcze zapytać o, wracając do na momencik jeszcze do tej formy, czy w jakiś szczególny sposób myślał pan o świetle w tym przedstawieniu, bo wydaje mi się, że ona też jest jakimś takim dodatkowym elementem. Ja miałam takie skojarzenia ze światłem, które jest w Matce Joannie od Aniołów, które oczywiście jest, oprócz tego, że również dzieje się w klasztorze, to jest jednak czymś zupełnie innym. Natomiast rodzaj światła, czyli takiego światła dosyć intensywnego, ale jednak chłodnego, które w tym klasztorze jest, przywodzi na myśl właśnie tamten
tamten słynny film ze znakomitymi zdjęciami Wójcika. Jaką rolę odgrywało światło i sposób potraktowania tego światła różne w różnych scenach i w zależności od tego, czy dzieje się w klasztorze, czy są to ujęcia z zewnątrz? Ja w ogóle pierwotnie myślałem o tym, żeby ten film w ogóle zrobić przy świetle zastany. Ale musielibyśmy mieć, nie wiem, 3 razy więcej czasu prawdopodobnie, żeby to zrobić przy świecach, żeby zrobić trochę tak jak Kubrick zrobił jeden ze swoich filmów. Ale no tu muszę pochwalić Przemka Niczyporuka, znakomitego operatora, z którym znamy się od wielu lat, który właściwie znany jest głównie jako dokumentalista, ale też jest znakomitym operatorem kamery. No, została tu wykonana karkołomna praca. Trudno mi w tym momencie, wie pani, odtworzyć jakby dokładne koleje tych metamorfoz, które przeżywała koncepcja świecenia w naszym spektaklu, bo my mieliśmy różnego rodzaju pomysły, na koniec po prostu, bo trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć, ten spektakl został zrealizowany w 7 dni. To jest w ogóle sytuacja, inspekcję robiłem w 9 dni, więc w 7 dni nakręciliśmy 84-minutową fabułę. No właśnie to jest jedno z tych ograniczeń teatru telewizji, prawda? Że ten czas realizacji jest zwykle dość krótki. To oznaczało, że my musieliśmy przynajmniej w części scen ustalić pewne światło uniwersalne, które pozwala na rejestrację z 2 kamer, bo jak się ma 1 kamerę, to możemy jakby przestawić na drugą stronę, trzeba zbudować jeszcze raz światło, więc myślę, że mając świadomość tych ograniczeń, tego tempa, tego jak niewiele czasu na planie aktorzy mieli, żeby wykreować te swoje postaci. Na szczęście wcześniej byliśmy umówieni na takie dość solidne próby i to się udało. W każdym razie myślę, że bardzo dużo było tutaj takiej twórczej improwizacji, ponieważ my w miarę jak trwała realizacja, my musieliśmy rezygnować z kolejnych naszych pomysłów i jakby maksymalnie upraszczać jakby technologię i te warunki świecenia. I trochę mam takie wrażenie, że no to jest niestety bardzo bolesny i nerwowy proces, ale że na szczęście ta prostota realizacji, że ona też sprawiła, że można powiedzieć, inscenizacja nie zasłoniła sensu. Więc my zostaliśmy zmuszeni do takiego planu minimum. Ale na szczęście no, ten plan na poziomie artystycznym został wykonany w 100%. No tak, udało się Państwu te ograniczenia wygrać po prostu jakoś dla siebie. Potem niestety wiem, że przychodzi taki moment, kiedy się walczy o kolejny projekt i słyszymy taki tekst, no ale o co wam chodzi? Przecież sobie poradziliście. Przecież sobie poradziliście, to poradzicie sobie następny raz. Więc to znają wszyscy twórcy, którzy pracują w teatrze telewizji czy w niskich budżetach. Ale ja myślę, że to też się przenosi, tak jak robiłem inspekcję. Inspekcję robiłem no, miesiąc albo 1,5 miesiąca po śmierci mojego taty. I to była taka aktywnie przeżywana żałoba, bo to on miał de facto reżyserować ten spektakl. Dzień Gniewu był takim, dla mnie taką sytuacją, w której ja no, musiałem jakby
sam siebie też przekonać, że sukces inspekcji, ten artystyczny sukces, to nie był przypadek, tylko że no, jakoś musiałem potwierdzić pewną metodę i pracy z aktorami, z ekipą. Więc tu był duży stres, ale przede wszystkim myślę, że ranga tego tekstu i również ta dramatyczna przemiana, której doświadcza Emanuel Blatt w tej scenie, kiedy staje się ikoną Chrystusa. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie realizacja tego utworu była też takim bardzo mocnym, egzystencjalnym doświadczeniem, żeby nie powiedzieć religijnym. To znaczy ja po prostu mieliśmy tyle przeszkód, że ja naprawdę miałem dużo powodów, żeby się modlić do Najwyższego z prośbą o pomoc. Bardzo dziękuję Panie Jacku za rozmowę. Życzę powodzenia na festiwalu i realizacji kolejnych projektów z jak najmniejszymi kłopotami. Bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia kiedyś w realu, niekoniecznie online. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.